Szczęść Boże, coś wam powiem. Kto jest bogaczem? Ten, co ma wielki dom, nowiutkie auto i forsy jak lodu? Materialnie tak, bo może sobie pozwolić na więcej niż przeciętny zjadacz chleba. Ale kto jest bogaczem w duchowym wymiarze? Są nimi w pierwszej kolejności męczennicy, bo oddali to, co mieli najcenniejsze za wiarę, czyli swoje życie. W dalszej kolejności są ci, co nie szczędzą swoich środków, a przede wszystkim swoich sił na pomoc potrzebującym. To wszyscy ci, co starają się przekazać wartości i umiejętności, których za żadne pieniądze świata nie jest się w stanie kupić. To miłość, szacunek, wrażliwość, moralność i patriotyzm. Możemy tu podać przykład matki Teresy z Kalkuty, która wychodząc na ulicę przywracała do życia ludzi, których uważano za śmieci. Można przywołać przykład pielęgniarek, które pracując z oddaniem są najbliżej chorych. Nauczyciel z małej wiejskiej szkoły swoim uczniom również może wpajać zasady miłości i on będzie również zaliczony do tej grupy bogaczy, bo z serca naucza. Tak samo ta wdowa, co dwa pieniążki wrzuciła. Niby to takie nic, dwa grosze, a jednak wszystko, co miała. Niczego się nie traci, jeśli rezygnuje się z tego, co się ma lub coś mi zostanie odebrane, jeśli mam Boga. Tu dokładnie miała na myśli święta Teresa z Avila. Solo Dios basta. Bóg sam wystarczy. Wdowa była uboga, ale tylko fizycznie. A być ubogim to nic innego, jak powierzyć swoje życie Bogu. U Boga jest mój skarb. Przyjdzie czas, że nie będziemy mogli się sami o siebie zatroszczyć. Będziemy wymagać czyjejś pomocy. Zostanie nam czas oczekiwania, aż ktoś się zjawi i załatwi nasze potrzeby. Będziemy mieli wiele czasu, który trzeba dobrze wykorzystać. Już dziś o tym myśląc, warto spoglądać właśnie w kierunku Boga, który to moje ziemskie życie może wypełnić. Przecież do Niego zmierzamy. W Nim upatrujemy się swojej przyszłości, by być blisko. Na zawsze. Na wieczność. Naszą największą potrzebą, jaką chcemy realizować każdego dnia, jest potrzeba bycia kochanym i kochania innych. Jak mówił Jan Paweł II, człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Ciężko jest nam dzielić się tym, na co pracowaliśmy długie lata w pocie czoła, bo jest to część naszego życia. Zwyczajnie się lękamy, że nie zostanie to dobrze wykorzystane. Czasem pod sklepem ktoś prosi nas o wsparcie, niby na chleb, ale czujemy, że tak nie będzie. Nie tylko odruch serca jest tu ważny, ale i rozsądek. Bo pieniądze to nie zawsze jedyna pomoc, jaką możemy ofiarować. Jezus, patrząc na wrzucających datki, widział nie tylko to, co wrzucali, ale także widział ich dobre czyny. Bo tak właśnie spogląda Bóg na swoje stworzenia. Widzi i dobro doceni w niebie. Pragnie dać jak największą nagrodę i dlatego oczekuje od nas działań na wzór ubogiej wdowy. Są to działania pełne miłości i wyrzeczeń. Jeśli do naszego działania dołożymy ogromną miłość i wiarę w Bożą opiekę nad nami, to taki dar będzie wszystkim. Uwielbienie Boga, pomoc biednym, zapomnienie siebie może nie zostanie docenione przez ludzi, ale przez Boga nie zostanie zapomniane.